Jacek Karnowski, witam Państwa serdecznie. To jest program Co w Polsce. Jesień to czas, gdy wiele spraw dojrzewa. Dojrzewają owoce, warzywa, ale dojrzewają także procesy polityczne, w tym ten jeden z najważniejszych nasze relacje z Unią Europejską. To sprawa, która ciągnie się kilka lat. Od pierwszych chwil rządów prawa i sprawiedliwości mamy intensywny. Atak na polskie interesy, próbę zagłodzenia, jak to ujęli niektórzy zachodni politycy. No ale teraz gdzieś to zmierza do finału. Albo dostaniemy środki z Krajowego Planu Odbudowy należne nam, albo nie. Albo uderzą w główne fundusze, albo jednak nie. Wszystko się waży. Trudno tutaj postawić kropkę na di, ale wydaje się, że dotychczasowa polityka. Jednak nie zdała egzaminu, i tutaj dymisje w rządzie są pewną płętą pewną tego procesu. I o tym właśnie w Tygodniku Sieci mówi Jacek Sariusz Wolski. Osoba niezwykle doświadczona, w przeszłości minister zajmujący się sprawami europejskimi, teraz europoseł zjednoczonej prawicy. Tytuł wywiadu: Powiem wam, jak wygrać z unijnym bezprawiem. Właściwie można powiedzieć, dobrze oddaje całą tę długą i głęboką rozmowę. Jacek Sariusz-Wolski wskazuje też siedem armat, z których możemy strzelać, ale po kolei, jak podkreśla. Musimy się wybić na niepodległość w Unii. Europoseł nazywa to strategią blokady, a potocznie wywróceniem stolika, przejściem od obrony do ataku. U jej podstaw leży diagnoza, że jesteśmy przedmiotem ataku hybrydowego. Czas przyjąć to do wiadomości, a że Niemcy. I Bruksela, i lewicowe libera liberalny mainstream wypowiedzieli nam niekonwencjonalną wojnę. To są zdania, które moim zdaniem no, odbiją się szerokim echem w debacie publicznej. Na przykład, dopóki nas nie zaczną traktować normalnie i respektować nasze uprawnione interesy, musimy blokować i wetować. Skoro nas zaatakowano, to bycie miłym nic nie daje. Trzeba przejść do ofensywy i narzucić drugiej stronie wysokie koszty, tak by nie opłacała się jej dalsza eskalacja. I może jeszcze jeden cytat: Nigdy nie chodziło o żadną praworządność. Za zamkniętymi drzwiami główni macherzy śmieją się zwierzących w to. I także przykład Hiszpanii. Zastosowali podobną taktykę lata temu, bo byli poniżani i atakowani bardziej niż my. Odpowiedzieli serią wet, blokad twardą polityką i skończyły się ataki i poniżanie. Mają KRS jak nasz, robią w Katalonii co chcą i nikt im słowa nie powie. To jest oczywiście decyzja, którą muszą podjąć najważniejsi politycy w państwie. Oni mają więcej informacji, oni więcej wiedzą. Ale na pewno trzeba poszukiwać diagnoz, które pozwolą nam wyjść z pułapki, no bo sadza się nas na ławie oskarżonych pod wymyślonymi pretekstami, blokuje należne środki i to w sytuacji, kiedy niesiemy tak spektakularną pomoc Ukrainie. No, tak dalej być nie może. Musimy się z tym zmierzyć również intelektualnie, ale także politycznie, także finansowo. Ciekawy, ważny artykuł Marka Pyzy i Marcina Wikło. To dwaj wyśmienici dziennikarze śledczy, którzy tytułują swoją publikację Krótko, samobój. To o ostatnich wybrykach, że tak powiem, Donalda Tuska, który najpierw chwycił to, co przyniósł jeden z tygodników, i próbował zeznań świadka koronnego uczynić taką kulę śnieżną, zaatakować Prawo i Sprawiedliwość twierdzeniami, że to właściwie kumple Rosji. Potem, gdy Ministerstwo Sprawiedliwości odtajniło pozostałe zeznania, w tym oskarżenia pod adresem Tuska i jego syna o łapówkarstwo, no właściwie zamilkł, nie ma co powiedzieć, mówi, że to są jakieś rosyjskie metody. Krótki cytat z tej, z tej publikacji. Ta, ten artykuł o źródłach afery taśmowej miał się okazać ostatecznym dowodem na to, że rząd w PiS, PiS w Polsce zamontowały rosyjskie służby. Wystarczyły dwie doby i ujawnienie szerszej treści zeznań. By Marcin W. z wiarygodnego świadka stał się dla opozycji gorącym kartoflem. Wróciła dyskusja o taśmach, o ich treściach. Marzenia polityków P.O. o końcu PiS zostały brutalnie przerwane zleconą przez Zbigniewa Ziobrę publikacją protokołów zeznań Marcina W. Proszę Państwa, można powiedzieć, że Donald Tusk nadepnął na grabie. Pewnie każdemu z nas przydarzyła się taka sytuacja albo coś podobnego i wiemy jak to boli, no ale to rzuca światło na jakość przywództwa politycznego Tuska, no jest to jakość mierna raczej, tak można powiedzieć, biegnie za byle, byle ochłapami medialnymi, rzuca się na nie, a później boli. Lampeczka dla zdrowia, no czegoż może dotyczyć ten artykuł Doroty Łosiewicz? Tak, tak, to o znanym aktorze Jerzym Szturze, który potrącił motocyklistę, mając 0,7 promila alkoholu we krwi. Dość dużo, proszę Państwa, no to nie jest lampeczka. Co więcej, nie wiadomo, czy jechał dalej, bo nie zauważył, czy uciekał z miejsca wypadku. No oczywiście Jerzy Sztur jest znany z takiego bardzo zaangażowanego, by nie, nie powiedzieć, twardego komentowania rzeczywistości. Narzekał na Polaków, na to, że prawa nie przestrzegają. Za granicą mówi po cichu do żony, nie mówmy po polsku, bo kochanie, to Wstyd. Mówmy po angielsku, czy też w innym języku. No, Dorota Łosiewicz relacjonuje tę sprawę. Może krótki cytat. Jedyne, co może teraz zrobić pan sztur, to schować się w teatrze, przestać udawać autorytet i nie wypowiadać się w kwestiach publicznych. Moje słowa to nie jest atak, to bolesna uczciwość. To jest komentarz profesora Jędrzejko, zamieszczony w tymże artykule. Marek budzisz, proszę Państwa, jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy ekspert do spraw wschodnich, no którego głos obecnie jest, jest bardzo uważnie słuchany przez, można powiedzieć, całą opinię publiczną, poświęca teraz swoją analizę Białorusi. Rozwiązać problem Białorusi. Zaskoczy, może Państwa, ta teza, dlatego ją przeczytam. Jeśli wojna będzie zmierzać do końca, pomyśli Kijowa, to wiele na to wskazuje, że Ukraina pomoże Białorusinom w wyzwoleniu swojego kraju od reżimu Łukaszenki. A więc, proszę Państwa, zwycięstwo Ukrainy niesie za sobą prawdopodobieństwo upadku Łukaszenki, no być może zbrojnego upadku, bo są już dwa bataliony białoruskie walczące po stronie ukraińskiej, i być może ta wojna rozleje się na Białoruś, ale nie tak, jak chciałby Łukaszenka. Na razie myśli jak wejść czy nie wejść do wojny, raczej nie wejdzie, no ale niestety, no z jego terytorium rakiety lecą w kierunku um, niewinnych miast ukraińskich, no a również w naszą stronę um, szli i idą imigranci. Oprócz tego oczywiście stałe rubryki w Tygodniku Sieci i wiele, wiele więcej artykułów, myślę, że ciekawy numer. Zachęcam do lektury, no czytanie to jest coś, yy, czemu, co warto dalej czynić, praktykować, nie odpuszczać tego, jednak przeczytanie tygodnika czy książki, no to jest coś, co zostawia pewien ślad w naszej głowie, a nieraz po całym dniu w mediach społecznościowych właściwie nie wiemy, czego się dowiedzieliśmy. Dziękuję, zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.